Kolejne zmiany w Polsacie. Iza Janachowska odchodzi i wraca do TVN? Tylko u nas. Tego nikt się nie spodziewał. Izabela Janachowska, 37 litrów, niecałe 2 lata temu zdecydowała się, by przejść z TVN do Polsatu. Tam dostała nowy program o ślubach i dołączyła do ekipy gospodarzy Tańca z Gwiazdami. Ale z naszych informacji wynika, że w życiu zawodowym celebrytki znów wydarzy się prawdziwa rewolucja. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Janachowska zniknie z anteny Polsatu, by znów wrócić do TVN. Izabela Janachowska dała się poznać jako tancerka w show Taniec z Gwiazdami, gdy ten emitował jeszcze TVN. Później zrobiła świetną karierę telewizyjną jako prezenterka kobiecego kanału TVN. Iza poprowadziła kilka programów telewizyjnych o tematyce ślubnej, pomagała znaleźć suknie ślubne przyszłym pannom młodym, ich rodzinom, później też parom, a w innym show urządzała wesela zaledwie w parę dni. Widzowie pokochali ją za charyzmę, otwartość i poczucie humoru. Po kilku latach prowadzenia swoich programów w TVN Style w połowie 2021 roku Iza zdecydowała się zmienić stację. Porzuciła TVN dla Polsatu, który dał jej nowy program Pogotowie Ślubne Izabeli Janachowskiej i zaprosił gwiazdę do współprowadzenia show Taniec z Gwiazdami, nieco degradując przy tym Paulinę Sykut. Ale kiedy rządy w Polsacie objął Edward Miszczak, gruchnęła wiadomość, że Iza Janachowska sama odchodzi ze stacji. Wszystko przez to, że 2 lata temu zniknęła z TVN, gdy on był tam dyrektorem. A uciekających od niego gwiazd Miszczak ponoć nie lubi. Iza znika z anteny Polsatu i znów ma pracować dla TVN. Podobno nie przepadają za sobą z Miszczakiem. Widocznie on ma do niej żal, mówi nasz informator z Polsatu. Iza ma wrócić do TVN, dodaje nasz rozmówca. Nina Terentiew, która od stycznia zasiada w zarządzie stacji, myśli już o tym, kto zastąpi Izę Janachowską w roli prowadzącej Taniec z Gwiazdami. Pod uwagę brane są zupełnie nowe twarze. To byłaby kolejna po zwolnieniu Kasi Skrzyneckiej i odejściu Piotra Gąsowskiego z show Twoja Twarz Znajomo Rewolucja na antenie Polsatu. Dobre zmiany?